Bonusoida. Lutego w samo południe odbędzie się pogrzeb polskiej noblistki Wisławy Szymborskiej. Zgodnie ze swoim życzeniem poetka spocznie w rodzinnym grobowcu na cmentarzu rakowickim w Krakowie. Organizatorem uroczystości pogrzebowych jest miasto Kraków, ponieważ poetka była jego honorową obywatelką, mówi prezydent miasta Krakowa Jacek Majchrowski. Była honorowym obywatelem miasta Krakowa. Oznacza to, że miasto Kraków przejmuje na siebie wszelkie sprawy związane z organizacją pogrzebu. Pogrzeb odbędzie się 9, to znaczy w czwartek za tydzień o godzinie 12. Zgodnie z życzeniem pani Wisławy pogrzeb będzie miał miejsce na cmentarzu rakowickim, jako że pani Wisława chciała być pochowana w grobowcu rodzinnym, tam gdzie leżą jej rodzice i siostra. Pogrzeb będzie miał charakter świecki, dodaje prezydent Krakowa. Pogrzeb także zgodnie z życzeniem będzie miał charakter świecki. Jak na razie, bo jesteśmy w stałym kontakcie z wszystkimi urzędami, które tutaj będą potrzebne, potwierdził swoją obecność pan prezydent Rzeczpospolitej i według wszelkiego prawdopodobieństwa pan premier Tusk. Jeżeli pan premier będzie mógł być, bo tam są dosyć ważne państwowe sprawy, które będzie starał się odwołać, to przybędzie, jeżeli nie, będzie tylko pan minister Zdrojewski, ale on i tak na pewno też będzie. Wisława Szymborska zmarła wczoraj w swoim domu w Krakowie. Miała 89 lat. Jak poinformował sekretarz noblistki Michał Rusinek, zostanie powołana fundacja, która będzie sprawować pieczę nad dorobkiem poetki. Będzie powołana fundacja aktem testamentu i ta fundacja będzie miała za zadanie między innymi opiekować się spuścizną po Wisławie Szymborskiej. Natomiast wszelkie inne rzeczy podam państwu wtedy, kiedy ten testament zostanie formalnie otwarty. Mogę tylko powiedzieć, że jeszcze za życia pani Szymborskiej został sporządzony pod jej okiem statut tej fundacji, także ona jest bardzo precyzyjnie opracowana. W tym roku ukaże się ostatni tomik poezji, nad którym przed śmiercią pracowała polska noblistka. Żartowała, że ten tom będzie nosił tytuł Wystarczy, mówi sekretarz noblistki Michał Rusinek. Ten tom był przygotowywany już owszem parę lat i pani Szymborska, o ile pamiętam, 13 albo 14 wierszy zdążyła ukończyć. Większość, jeżeli nie wszystkie, w tej chwili nie pamiętam, zostały już opublikowane albo będą opublikowane w prasie literackiej, tak jak ona to miała w zwyczaju, że przekazywała wcześniej. Natomiast tom ukaże się w tym roku nakładem wydawnictwa A5. Ona żartowała, ale też żartowała na poważnie, że ten tom będzie nosił tytuł Wystarczy. No od wczoraj to już nie jest żart. Sekretarz noblistki nie chce mówić o jej chorobie. Dodaje tylko, że Wisława Szymborska do końca pracowała nad ostatnim tomikiem. Ponieważ ona była damą i ukrywała różne swoje dolegliwości, w związku z czym też nie chcę o nich mówić, ale faktycznie do końca, o ile jeszcze mogła, właśnie pracowała nad tymi wierszami ostatnimi, układała je do tego nowego tomu, układała ich kolejność. No i też w miarę możliwości spotykała się z przyjaciółmi. Jak była już chora i była już tylko w domu, to prosiła, żeby nikt jej nie odwiedzał, żeby ludzie ją zapamiętali zdrową. Zresztą mieliśmy taką odpowiedź, kiedy ktoś ją zapraszał gdzieś albo proponował jej sesję zdjęciową, to ona już od wielu lat stosowała tę samą odpowiedź, mianowicie przyjdę, jak tylko będę młodsza. Michał Rusinek po raz ostatni spotkał się z noblistką w sobotę. Jak mówi, poetka usiadła wtedy w fotelu i zapaliła papierosa. Moje ostatnie z nią spotkanie, takie w pełni świadome, to było właśnie w sobotę, kiedy rozmawialiśmy o jakichś plotkach tak naprawdę, ale usiadła w fotelu i zapaliła papierosa i wypiła kawę. Tak się właściwie pożegnaliśmy. W swoim domu, w swoim
łóżku w swoim pokoju i we śnie. W krakowskim magistracie wyłożono księgę kondolencyjną, do której wpisują się mieszkańcy miasta. W kolejce do księgi stała grupa młodzieży z 7 Liceum Ogólnokształcącego imienia Zofii Naukowskiej w Krakowie, która od kilku dni przygotowywała wydzierankę dla polskiej noblistki, mówi Agnieszka Foryś, nauczycielka języka polskiego. Zaproponowała młodzieży zafascynowanej postacią pani Wisławy Szymborskiej, żebyśmy poszli jej tropem. Wisława Szymborska dla swoich przyjaciół robiła wydzieranki, wyklejanki z gazety. Chcieliśmy pani Wisławie Szymborskiej od nas taką wydzierankę zrobić. Przedwczoraj i wczoraj zrobiliśmy ten prezent. Wczoraj był ukończony i dzisiaj miałam go przez pana Michała Rusinka w jakiś sposób pani Szymborskiej podać. No i wieczorem usłyszałam w mediach, że pani Wisława Szymborska odeszła. Dlatego my jesteśmy tutaj dzisiaj. Zrobiliśmy zdjęcia naszych wyklejanek. One są dość dużego formatu. 1,70 m. I mamy zamiar zdjęcia tych wyklejanek wkleić. Taki jest nasz plan. A co jest na tych wydzierankach? Proszę zerknąć. To jest najpierw wyklejanki, czyli powycinane różne postaci, sławne osoby. Widzi pani w humorystyczny sposób połączone. Mamy też postacie z życia politycznego, na przykład z napisem dramat z wykrzyknikiem Tusk oskarża Adama Mickiewicza, co dalej. Mamy też na przykład babcię całującą żabkę i pytanie miłość bez ograniczeń. Mamy na przykład zdjęcie Gomułki. Nad tym zdjęciem było napisane przepraszam, że przepraszam, a młodzież dokleiła za osobowość i cały napis ze zdjęciem Gomułki przepraszam, że przepraszam za osobowość. No i tak dalej. Pani uczy młodzież, czy teraz będzie pani jakoś bardziej przybliżać im twórczość Wisławy Szymborskiej? Nie. Będę uczyć tak, jak uczyłam dotychczas. Wisława Szymborska była dla mnie osobą ważną, postacią ważną z różnych względów, nie tylko zawodowych. I będę ich zapraszać do spotkania z poezją Wisławy Szymborskiej, tak jak robiłam to dotychczas. Księga kondolencyjna, do której mogą wpisywać się mieszkańcy Krakowa, wystawiona jest w Urzędzie Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych 3. Na budynkach Urzędu Miasta Krakowa oraz innych krakowskich instytucji zawisły żałobne kiry. Dla Radia Bonus, Ania Kot.